Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w plociuchu naszej luźnej serii, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności. Dzisiaj mamy niedzielę, a więc czas na spiskową teorię, którą zgodnie z naszymi zasadami omawiam tak, jak jest ona przedstawiona w internecie, nie twierdząc, że jest ani prawdziwa, ani fałszywa. Jedynie co, to poddaję ją tak zwanej analizie logicznej, jednocześnie przypominając, że to, co jest logiczne, wcale nie musi być prawdziwe. Dzisiaj wrócimy do tematu kościelnych, które mam wrażenie interesują Was szczególnie mocno. Widać to po ilości łapek w górę, widać to po ilości komentarzy, no i widać to po ilości wyświetleń. Mam takie wrażenie, że najbardziej interesują Was przepowiednie, zaraz potem tematy kościelne, na trzecim miejscu są iluminaci. No to dzisiaj będziemy mieli coś, co jest takim naprawdę mocnym tematem kościelnym. Będziemy mieli bowiem temat zakazanych Ewangelii. Jeżeli ten temat Wam się spodoba, będzie kontynuowany. Na pierwszy ogień idzie najsłynniejsza, a raczej najpoważniejsza zakazana Ewangelia, czyli tak zwana Ewangelia Tomasza. Tak poważna, że zwana jest wprost bardzo często piątą Ewangelią i żeby było śmieszniej, nikt jej tak naprawdę nie zarzuca wprost, że jest Ewangelią heretycką, tylko, że ona jest tak zwaną ona jest apokryfem. Czyli tyle, że według Kościoła o podejrzanej autentyczności. Nikt jej nie zarzuca, że jest heretycka, tyle tylko, że jej się zarzuca, że nie wiadomo ponad wszelką wątpliwość, czy na pewno jest prawdziwa. To jest zasadnicza różnica. Tych zakazanych Ewangelii jest dużo, dużo więcej. Można powiedzieć, że jest ich więcej, to znaczy na pewno jest ich więcej niż tych Ewangelii kanonicznych. Druga bardzo słynna to jest Ewangelia Marii Magdaleny, która w zasadzie wywraca o 180 stopni całą ideę Kościoła katolickiego, takiego Kościoła sformalizowanego, zhierarchizowanego, Kościoła zhierarchizowanego. O nim troszeczkę już mówiłem przy zakonie Syjonu. Nie mylić z syjonistami, jeżeli macie ochotę, sobie obejrzyjcie ten vlog. Na początku mieliście miniaturkę, wystarczy kliknąć, mając włączone adnotacje. Natomiast właśnie dzisiaj będzie Ewangelia Tomasza, jak już mówiłem, zwana piątą Ewangelią. Cały czas sobie oczywiście zergam w notatki. Najważniejszy apokryf, jeszcze raz powtarzam, apokryf to jest coś, co zgodnie z nauką Kościoła nie wiadomo, czy jest prawdziwe, o podejrzanej autentyczności, ale nie udowodniono, że nieautentyczny. I tutaj jest bardzo ważne, że tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że Ewangelia Tomasza istniała, ponieważ jest o niej wzmianka w Ewangelii kanonicznej, czyli Ewangelii Jana. Jednocześnie, zgodnie z naszymi zasadami analizy logicznej, muszę przypomnieć, że to, że w jednej Ewangelii jest powiedziane, że była też jeszcze taka druga Ewangelia i nawet jeżeli tam jest powiedziane, czy są sugestie, jak ta Ewangelia, jaką miała formę, bo tutaj przy Ewangelii Tomasza będzie specyficzna forma, to wcale nie znaczy, że ten tekst, który my bierzemy za Ewangelię Tomasza, jest w istocie tym tekstem, o którym wspominał Jan w swojej Ewangelii. Równie dobrze może tak być, że fałszerz, czytając Ewangelię Jana, zobaczył, jest wzmianka o Ewangelii Tomasza. Dobra, Ewangelia Tomasza ma mieć takie rzeczy, żeby była uznana za zgodna z tym, co zostało powiedziane w Ewangelii Jana. W związku z tym swój tekst bluźnierczy, podrobiony, napisany bez natchnienia Ducha Świętego, na przykład dla pieniędzy, po to, żeby potem mówić wszystkim, patrzcie, znalazłem Ewangelię, tu jest, i chodźcie tu do mnie, bo ja mam Ewangelię, która została zapomniana i bądźcie uczeni przeze mnie i tak dalej, no mógł to po prostu wykorzystać. To jest zupełnie tak, jakbym, nie wiem, ja w swoim którymś vlogu wspomniał o tym, że pisze książkę, a następnie umarł. No i powiedzmy ktoś, kto później, nie wiem, powiedzmy, że wspominam we vlogu, że pisze książkę, umieram sobie, no i powiedzmy, że żona sprzedaje mieszkanie po mnie, no i coś tam się, coś z tym robi, no i ktoś, kto kupuje to mieszkanie, nagle twierdzi, że znalazł w szafie rękopis mojej książki i później zaczyna to sprzedawać jako sensacyjne doniesienia zmarłego vlogera, czy jego
śmierć była dlatego, co napisał w tej książce, czy został zamordowany, czy odwiedził go seryjny samobójca, on by tam naprawdę wszystko sam tam napisał. Zaczął pisać o jakichś spiskach, zaczął pisać o jakichś dowodach na przekręty, zaczął pisać o jakichś hakach na bardzo ważne osoby i w kraju, i na YouTubie, i wszędzie. Właśnie dlatego, tak? A ja tak naprawdę dopisałem książkę kucharską. Chcę wam po prostu powiedzieć, jak bardzo takie rzeczy mogą być złudne. Też tutaj to najlepszy przykład to jest testament. Ktoś mówi innej osobie, że napisał testament. Czyli, że komuś coś tam zapisał, prawda? Ale sąd, jak na rozprawie spadkowej, to bada nie tylko, czy okej, facet powiedział, że napisał testament, jest testament, dobra, sprawa zamknięta. Sąd jeszcze bada autentyczność testamentu, czy mówiąc krótko, czy to coś, to napisał ten facet, a nie na przykład koleś, który znalazł testament, tam widzi, wszystko zapisuje swojej żonie, nie? Co? Żonie wszystko da? A on jest na przykład synem, nie? Żonę wydziedziczam, bo to zła kobieta była, wszystko zapisuje swojemu synowi. No takie rzeczy się zdarzają. Ale słuchajcie, wracamy do Ewangelii Tomasza. Bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, oczywiście to wcale nie znaczy, że to jest lipa, prawda? To, że zostało o niej wspomniane, to raczej jest na plus. Tylko przypominam, analiza logiczna, nie można być bezkrytycznym, tak? To jest trochę tak, jak mam, dlatego lubię na przykład Towarzystwo Płaskiej Ziemi. To jest taka grupa, w której trochę naśmiewają się zarówno z ludzi, którzy ślepo wierzą w spiskowe teorie, czyli jeżeli coś jest, bo jest grupa ludzi, którzy jak nazwie coś spiskową teorią, to od razu uważa, że to jest prawdziwe i oni się trochę z nich naśmiewają, ale też się naśmiewają w drugą stronę. To jest grupa ludzi, których jak nazwiesz coś spiskową teorią, to już na pewno w to nie wierzą. I to jest takie idealne, tak? No, tak nie wolno. Analiza krytyczna. Mówimy o wszystkim, niezależnie od tego, czy jest na plus, czy jest na minus. Bawimy się, rozwijamy też swoje szare komórki. Słuchajcie, bardzo ważne, żeby powiedzieć, bo mam wrażenie, że dużo ludzi po tych moich vlogach zabiera się za szukanie po internecie, co też jest bardzo fajne, mi się to podoba. Jak wy sobie sami myślicie, sami macie swoje teorie, często mi je też piszecie w komentarzach, ja staram się odpowiadać. W ten sposób już z kilkoma osobami nawiązałem kontakt, nie dlatego, że odkryli jakieś mega spiskowe teorie, tylko dlatego, że fajnie samodzielnie myślą, a ja strasznie lubię ludzi inteligentnych. Warto powiedzieć, że Ewangelia Tomasza to nie jest to samo, co Ewangelia Dzieciństwa Tomasza, bo Ewangelia Dzieciństwa Tomasza, tak zwana Ewangelia Dzieciństwa Tomasza, opisuje dziecięce lata Jezusa. Teraz tak, tekst pod tytułem Ewangelia Tomasza zapewne powstał w Syrii, tekst był znany starożytnym ojcom Kościoła, co jest bardzo ważne, on formalnie zaginął, jednak ponieważ on jest bardzo niewygodny dla tworzenia Kościoła w takiej formie, jaką znamy teraz, jest bardzo prawdopodobne, że nie zaginął, tylko został ukryty, gdyż był zwalczany. Mówiąc krótko, no po prostu ktoś uznał, ten tekst jest niewygodny, niszczymy, 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 wszystkie kopie niszczymy, udajemy, że go nie ma. Ktoś go odkrył, ponieważ był po prostu niewygodny. Prawdopodobnie tekst ten powstał przed końcem II wieku naszej ery, ale pochodzenie i struktura tego apokryfu nie została całkowicie wyjaśniona, co jest bardzo ważne. Tekst ten został odkryty, można powiedzieć, w pierwszej połowie XX wieku. Po prostu on był odkrywany, można powiedzieć, ponieważ tam znajdowano kolejne to fragmenty w różnych wersjach językowych. Tutaj nie będę w to wchodził, bo to są takie kwestie historyczne. Mam wrażenie, że to jest nieciekawe, że fragment tutaj w takim języku, tutaj fragment w takim, bo wiadomo, że były przekłady, prawda? W starożytnym świecie też nie było tak, że był tylko jeden język, prawda? No i tak, pierwszy fragment tego Ewangelii Tomasza został odkryty przez Grenfella i Hunta w 1897 roku, czyli jeszcze w XIX wieku, no ale 3 lata zostały do końca, natomiast ostatnia część została opublikowana w 1959 roku, w związku z tym, no tak, można powiedzieć, że większość tych rzeczy działa się w pierwszej połowie XX wieku, czyli w latach 1900, prawda? Tam z małym takim fragmentem. Ten tekst zawiera, w zasadzie składa się ze 114 cytatów z Jezusa Chrystusa, tak zwanych logionów. Są to cytaty wprost, po prostu ktoś
Wygląda to trochę tak, jakby ktoś, kto chodził za Jezusem Chrystusem, no czyli tutaj właśnie zgodnie z tym, co jest powiedziane, Tomasz, prawda? Po prostu słuchał Jezusa i spisywał, co Jezus powiedział i tyle. Nie dodawał żadnych kwestii tłumaczących, nie dodawał wyjaśnień, nie dodawał przypisów, nie dodawał opisów. Brakuje tutaj w ogóle takiej kwestii związanej z cierpieniem. To jest po prostu sama nauka wprost. Taka kronikarska, bym powiedział, ale kronikarska w najprostszym tego słowa. Ktoś po prostu bierze, i to jest tak jakby na współcześnie, jakby ktoś wziął dyktafon albo przyczepił Jezusowi współcześnie mikrofon, a potem zrobił po prostu transkrypcję. Transkrypcję z tekstu mówionego, napisany. Jedyne, co tam jest, poza słowami Jezusa, to jeżeli te logiony składają się z tego, że jest pytanie i Jezus na to pytanie odpowiada, to jest treść pytania. To jest logiczne, no bo sama odpowiedź bez pytania to już by było zupełnie bez sensu. Warto wspomnieć, że znaczna część tych logionów ma swój odpowiednik w Ewangeliach kanonicznych, czyli Ewangeliach uznanych przez Kościół. Na przykład, zwłaszcza w Ewangelii Jana, i tutaj swój odpowiednik mają logiony 13, 19, 24, 38, 49 i 92. Przypominam, że to jest odpowiednik w obie strony, ponieważ w Ewangelii Jana wspomina się o Ewangelii Tomasza. I teraz, co bardzo, bardzo ważne, jest to według wielu badaczy Ewangelia Tomasza ma najbardziej pierwotny charakter. Oni wręcz twierdzą, że to jest Ewangelia, która mogła powstać jako pierwsza. No bo to jest nawet logiczne. Powiedzmy, że chodzicie za kimś, kto jest wielkim mędrcem. Nie chcę używać specjalnie słowa prorok, no bo prorok to się kojarzy z czasami dawnymi. Teraz prorok raczej się kojarzy z fałszywym prorokiem. Ten, który ma przyjść i sprowadzić na nas wszystkich wiemy co. Tutaj Jezus nam kazał się strzec fałszywych proroków, więc specjalnie dla przykładu nie używam słowa prorok, tylko jakiś mędrzec. Powiedzmy, że jest mędrzec i sobie chodzicie za tym mędrcem i tego mędrca słuchacie. No to i jesteście w grupie ludzi, prawda? No to pierwsze, co robicie, no to dzisiaj to pewnie byście go nagrywali komórą, nie? No to nagrywacie go komórą, a drugie, co robicie, no to wiadomo, tam jest strasznie dużo szumów, zniekształceń w tym nagrywaniu komóry, czyli robicie transkrypcję. Czyli po prostu zapisujecie sobie, co ten mędrzec powiedział, a następnie już kolejni coś chcą dodać od siebie, prawda? No to, co jest najważniejsze, już zostało zrobione. No i przypominam, że cały tekst Ewangelii Tomasza nie został znaleziony, w związku z tym tych logionów mogło być więcej niż te 114. No i po prostu no najpierw, no to jest już to zrobione, prawda? No to następny człowiek, znaczy według naszej wiary, nie tyle człowiek, co człowiek pod, znaczy przy Ewangeliach to byłby człowiek pod natchnieniem Ducha Świętego, jeśli to ma być prawdziwa Ewangelia, ale my tutaj mówimy o takich normalnych rzeczach, więc kolejny człowiek po prostu chce dodać coś od siebie. No to taki tekst wprost już jest, no to trzeba dodać całą opowieść. Gdzie on to mówił, jak on to mówił, jak to ludzie obserwowali, nie tylko co on mówił, ale również co robił, w jaki sposób to robił, i tak dalej, i tak dalej. Takie wyjątki, ciekawostki, prawda? Ale pierwotne to są takie pierwotne teksty nauk, teksty wprost. Jest to Ewangelia gnostyczna, Ewangelia Tomasza, i to jest możliwe, że to jest główny powód, dla którego została ukryta, ponieważ Ewangelie gnostyczne są z definicji niewygodne dla Kościoła, bowiem gnostycy, nie mylić z agnostykami, to jest coś zupełnie przeciwnego. Agnostyk, no to jest człowiek, który uważa, że może Bóg jest, może Boga nie ma, na razie nie ma dowodów, w związku z tym nie będzie się tym teraz zastanawiał, może kiedyś będzie więcej dowodów, to wtedy się określi, czy wierzy, czy nie wierzy. A na razie agnostyk mówi, sorry, nie będę brał udziału w tej wojnie między teistami a ateistami, tak? Czyli, a natomiast gnostyk
Gnostycy to byli ludzie, którzy troszeczkę inaczej postrzegali i to byli ludzie, którzy czerpali z nauk Chrystusa. To był powiedzmy taki odłam chrześcijan, którzy odrzucali pośrednictwo. Uważali, że Boga można poznawać samodzielnie, że świętość można osiągnąć samodzielnie, że niepotrzebne jest do tego pośrednictwo biskupów, papieża w szczególności, w ogóle nie jest potrzebne pośrednictwo księży, no to sami rozumiecie, że dla tworzącej się hierarchii kościelnej nie było nic tak groźnego, może poza Ewangelią Marii Magdaleny, o której jeśli będziecie chcieli, to wam poopowiadam, tylko napiszcie mi to w komentarzach, przy okazji dajcie łapkę w górę, Boxdel mówił, czemu łapki w górę są ważne, inni youtuberzy dostają ich bardzo, bardzo dużo, bo żydzą na samym początku i tak dalej, i tak dalej. No ja niestety, jeżeli nie chcę zostać zapomniany, też muszę mieć dużo łapę w górę, więc ładnie o nie proszę. Co tutaj jest jeszcze ważne, no to nic tak bardzo nie zagraża nowej strukturze opartej na tym, że my jesteśmy wielcy, bardziej natchnieni i to przez nas mówi Pan, niż stwierdzenie, gówno prawda, każdy może Boga poznawać na swój sposób, indywidualnie, poprzez różne inne rzeczy niż słuchanie was, pośrednicy są niepotrzebni, spaduwa. No, sami rozumiecie, tam jeszcze było kilka innych kwestii, o których może powiem na końcu, dlaczego sam fakt gnostycyzmu tej Ewangelii był niefajny dla Kościoła. Co tu jest ważne? Nie ma męki. Tutaj w ogóle nie ma męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. To są czyste teksty nauczania, po prostu czyste nauki Jezusa. Jest za to dużo o Królestwie Bożym, o nauczaniu Jezusa wprost. Tak jak już mówiłem, to jest transkrypt tego, co Jezus powiedział. Też trzeba powiedzieć, że niektóre z tych logionów są bardzo trudne do interpretacji. Co gorsza, pozostawiają niesamowite pole do interpretacji. W związku z tym można z nich wysnuć bardzo dużo skrajnie różnych przesłań i nawoływania do skrajnie różnych zachowań. Jakie to miało konsekwencje, będę się odnosił jeszcze na samym końcu. Teraz bym chciał wam po prostu przeczytać ze źródła kilka takich logionów. Na początek może logion numer 7. Szczęśliwy lew, którego zje człowiek. I lew stanie się człowiekiem. Przeklęty człowiek, którego zje lew. I człowiek stanie się lwem. To jest całość, to jest logion 7. Weźcie mi to zinterpretujcie. Dalej. Czy tutaj, nie wiem o co tutaj chodzi, że przeklęty, że jeżeli, no, nie wiem, spróbuję to zinterpretować z dzisiejszej stanu wiedzy, że szczęśliwe jest zwierzę, no bo lew to może być synonimem zwierzęcia, bo jeśli jest je człowiek, to niejako z komórek tego lwa staną się komórki człowieka, więc on de facto przeistoczy się w człowieka, ale przeklęty człowiek, którego zje lew, bo on wtedy stanie się lwem i nie wiem, jego komórki zostaną jakby obniżone? Dziwne, to jest przerażająco trudne do interpretacji. Teraz może niech będzie logion 57. Kto poznał świat, kto poznał, znał świat, znalazł trupa. A kto znalazł trupa, a kto znalazł trupa, świat nie jest go wart. Czyli tego świat nie jest wart. Czyli świat nie jest wart tego człowieka, który znalazł trupa. A kto poznał świat, znalazł właśnie tego trupa. Czyli jeśli ktoś poznał świat, to świat nie jest godny tego człowieka, który go poznał. Trudne do interpretacji. Słuchajcie, lecimy jeszcze dalej. Tekst, który jednocześnie mógłby być moim zdaniem uznany za fantastyczny tekst dla feministek, jaki mógłby zostać uznany przez feministki jako wyraz tego, że chrześcijanie pomiatają kobietami. Uwaga! Rzekł im Szymon Piotr: niech Marihan odejdzie od nas. Kobiety nie są godne życia. Szymon Piotr. Jezus odrzekł: oto prowadzę ją, aby uczynić ją mężczyzną, aby stała się sama duchem żywym, podobnym do was, mężczyzn.
każda kobieta, która uczyni siebie mężczyzną, wejdzie do Królestwa Niebios. No, to jest tak na pierwszy rzut oka przerażające do interpretacji. No bo gdyby to próbować interpretować wprost, no to to jest taka sytuacja, w której Rej Szymon chciał wywalić jakąś kobietę, stwierdząc, że ona jest niegodna życia, bo jest kobietą. Natomiast Jezus powiedział, nie zostawcie ją, ja ją zrobię mężczyzną. I kobieta, która stanie się mężczyzną, to jest okej. Wtedy będzie zbawiona, czyli przeistoczenie płci, LGBT, w ogóle gender w 100%. Jezus promuje genderyzm, tak to można interpretować. Jeszcze w ogóle tekst, że tylko mężczyźni mogą wejść do raju, bo a kobiety są niegodne. No, masakra interpretacyjna, prawda? Będzie o tym troszeczkę jeszcze na końcu. Słuchajcie, dlaczego teksty gnostyckie są bardzo niewygodne dla Kościoła? O tym warto powiedzieć. No przede wszystkim, no a to jest Ewangelia gnostycka. Przede wszystkim samodzielność w szukaniu Boga. Kościół i tutaj, słuchajcie, ja jestem osobą wierzącą, ale jak już mówiłem wiele razy, ja wierzę w Boga, a nie w Kościół. Kościół nie odrzucam, nie zaprzeczam temu, że Kościół powinien istnieć. Niemniej jednak jest jako człowiek zdroworozsądkowo myślący. Dostrzegam na przykład takie fakty, że jest cała masa hierarchiów kościelnych, która zaprzecza sama sobie. I na przykład mówi, że nadmierne bogacenie się jest grzechem, a jednocześnie są nadmiernie bogaci. Można tak powiedzieć, czyli albo twierdzą, że obżarstwo jest grzechem, a z drugiej strony są tak grubi, że ja przy nich to jestem szczupły. No to także mam wrażenie, że rozumiecie, o co chodzi. Niemniej jednak i to mówię jako właśnie taki człowiek, samodzielność w szukaniu Boga. O co chodzi? Chodzi o to, że Kościół, no w zasadzie hierarchowie kościelni czy osoby stanu duchownego, tak trochę zarabiają na, no właśnie, niektórzy twierdzą, że na straszeniu piekłem, a inni twierdzą, że na pośrednictwie między Bogiem a człowiekiem. I w momencie, w którym uznamy, że, a w zasadzie ludzie uznają powszechnie, że do kontaktów z Bogiem, czy do rozumienia słowa Boga, czy wreszcie do osiągnięcia zbawienia, nie jest konieczny żaden pośrednik. Czyli nie jest konieczny żaden kapłan, a już tym bardziej nie jest potrzebny kapłan wyższego rzędu, jakim jest biskup, czy kardynał, a papież to już w ogóle, no to podważamy ideę istnienia kościoła zestrukturalizowanego. Podważamy w ogóle istnienie kościoła w znaczeniu nie takie, jak ja uważam, że powinno się o Kościele mówić, czyli Kościół, czyli tam, gdzie dwóch z was spotka się w imię moje, ja tam jestem między nimi, czyli Kościół jako grupa osób wierzących, wspólnota, tylko Kościół hierarchiczny, gdzie są owieczki i pasterze, kapłani. Tutaj też warto powiedzieć, że no, mi się wydaje, że Jezus to raczej za pasterzy, no nieważne. W każdym razie tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, no nieważne, dobra, nie będziemy jechać po kościele nadmiernie. Wiemy już, dlaczego on był niewygodny. Druga bardzo ważna rzecz. Gnostycy dopuszczali kobiety do kapłaństwa. To było niewyobrażalne dla tworzącego się kościoła. Między innymi dlatego była tak bardzo gnojona Maria Magdalena i tak zwana Ewangelia Marii Magdaleny, ponieważ w kościele hierarchicznym nie było miejsca dla kobiet. I wy możecie powiedzieć, dobra, jest miejsce dla kobiet, przecież są zakony żeńskie. Są. Tylko, że tutaj musicie sobie zdać sprawę, czym jest zakon w strukturze kościelnej. To jest taka swoista cysta. Jeżeli pojawił się jakiś człowiek bardzo charyzmatyczny w kościele, który głosił rzeczy niewygodne dla hierarchicznego kościoła, ale był zbyt charyzmatyczny, żeby go na przykład spalić na stosie, jako heretyka, albo zrobić z nim coś innego, żeby zniknął, albo go zniszczyć, to tworzono mu zakon, czyli taką odrębną, trochę autonomiczną strukturę wewnątrz kościoła, byleby tylko nie opuścił kościoła, bo on za sobą pociągnie ileś tam osób, natomiast nie odejdą od kościoła, nie stworzą nowego kościoła, nie będzie wojny
tyle tylko po prostu niech stworzą sobie taką zamkniętą społeczność w ramach kościoła, tak? Coś trochę, no wiadomo o co chodzi, taka cysta, typowa cysta. No i w związku z tym zobaczcie, że no, sam fakt, że kobiety mogą być de facto tylko w zakonach, to już świadczy o tym, że no, to nie jest rola kapłańska. Kobieta nie może zostać księdzem, kobieta nie może zostać biskupem, kobieta nie może zostać kardynałem, kobieta nie może wręcz, kobieta nie może zostać papieżem. Oczywiście jest całkiem dobrze udokumentowana spiskowa teoria o papieżycy Joannie, czyli kobiecie, która została papieżem, jednakże ta osoba, jeżeli istniała, to została papieżem tylko dlatego, że podawała się za mężczyznę i po prostu wszystkich oszukała. Stwierdziła, że jest mężczyzną, potem ją spotkał straszny los, zgodnie z tą spiskową teorią. Faktem jest natomiast, że papieży przez jakiś czas po wyborze, no jakby to ładnie powiedzieć, ktoś inny sprawdzał organoleptycznie na dotyk, czy posiadają jądra i penisa. Czyli coś tam jest. Oni mają jakąś obsesję na punkcie tego, żeby tam czasem kobieta się nie pojawiła. Kolejna rzecz, tam jest sporo mistycyzmu. Ewangelie gnostyckie zakładają w troszeczkę inny sposób wyznawanie Boga jako takiego. Tam jest troszeczkę właśnie takiej filozofii wschodu, bym wręcz nawet powiedział, czyli właśnie takie bardziej skupienie się na kontemplacji, bardziej skupienie się na modlitwie, bardziej skupienie się na wewnętrznym przeżywaniu, niż na słuchaniu tego, co wam powie ksiądz na kazaniu. To jest, czyli znowu jest bardzo niewygodne. I kolejna rzecz, nieco inna koncepcja drogi w zaświaty. Tak w zasadzie my mało wiemy o zaświatach, zobaczcie, z naszych Ewangelii, z nauk Jezusa, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół. W zasadzie wiemy tylko tyle, że jest niebo i w tym niebo jest tak bardzo powszechna szczęśliwość i że ta szczęśliwość no, ma polegać na tym, że jest Bóg, nie? Tyle. No i coś tam później było wyinterpretowywane, choć moim zdaniem w Biblii to piekle jest dość niedużo, że piekło to bardziej rozmuchali księża po to, żeby straszyć ludzi przed piekłem i po prostu, żeby było więcej wiernych oraz, żeby się odpusty lepiej sprzedawały. Bo przypominam, że odpusty to było wybawienie od mąk czyśćcowych i w ogóle wtedy też koncepcja czyśćca została bardziej nagłaśniana, czyli koncepcja takiego czegoś pomiędzy niebem a piekłem, że takiego piekła tymczasowego, że pójdziesz, pocierpisz, ale później jak już pocierpisz, to cierpienie cię uszlachetnie, pójdziesz sobie do nieba. No ale jak sobie kupisz kawałek kopytka od osiołka, na którym jechał Jezus, to 100 lat męk czyściowych zostanie ci odpuszczone. Czyli mówiąc krótko, odpust za pieniądze. Te targi, odpusty i tak dalej, odpusty zupełne. Przynajmniej w nazewnictwie jeszcze coś tego zostało. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Ale równie ważne jest to, że tylko sam fakt, że coś jest niewygodne dla Kościoła, wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Przypominam, ja też mogę usiąść, machnąć jakiś tekst, który jest bardzo niewygodny dla Kościoła i tyle. I czy to znaczy, że on został że on już jest Ewangelią, albo został napisany pod natchnieniem jakiegoś Ducha Świętego? Znaczy nie jakiegoś Ducha Świętego. No oczywiście, że nie. To będzie tekst Krzysia Woźniaka, który no może nawet być słuszny, bo na przykład Kościół może toczyć zgnilizna. Głowa Kościoła może za bardzo próbować przyjmować uchodźców, może za bardzo być za muzułmanami, może nie walczyć o prawa chrześcijan, więc Krzysiek może mieć rację. Czy to będzie coś więcej niż tekst Krzysia Woźniaka? Nie. No to i tak samo było po prostu kiedyś. Czyli ktoś napisał tekst i ten tekst mógł być ważny, bo ktoś na przykład mógł zauważyć, że o kurde, tworzy się taka organizacja, która będzie ciemiężyć ludzi w imię zysków, weźmiemy coś, spróbuje z tym walczyć. Ktoś tak mógł pomyśleć w bardzo, bardzo dawnych czasach. I teraz tak, ten ktoś mógł być nikim. To znaczy, no, sam fakt, że umiał pisać w tamtym świecie, to już nie znaczyło, że był nikim, ale był zwykłym uczonym, tak? No i ten ktoś mógł chciać zrobić tak, że dla podniesienia rangi swoich słów po prostu przypisał je świętemu Tomaszowi. Mówiąc krótko, podrobił tą Ewangelię w tym znaczeniu, że
że sam ją napisał i włożył ją w usta kogoś mocniejszego, dlatego żeby ktoś tym się zainteresował. Po prostu. I do dzisiaj są robione takie rzeczy. No tutaj powiem wam przykład ze swojego życia. Chyba nie zdradzę żadnej wielkiej tajemnicy swego czasu. To znaczy chyba tam wiecie, że ja tam swego czasu robiłem wywiad z Januszem Korwin-Mikke, nie? Takie sprawy. No mam jego mail. Do dzisiaj mam mail do pana Janusza, mam też telefon do pana Janusza, znam też jego córkę, znam jego syna, no nieważne. W pewnym momencie dostaję mail podpisany Janusz Korwin-Mikke, w którym były napisane całkiem mądre rzeczy, niemniej jednak przyszły z innego maila niż ja znałem jako mail Janusza Korwina-Mikkego. Ale mówię jeszcze raz, rzeczy były bardzo mądre. Niemniej jednak no, przyszły z innego maila, a ja tak już taki uważny człowiek jestem, zwłaszcza, że przyszły na maila takiego, który jest dość powszechnie znany, a nie takiego, którego znał pan Janusz, bo ja mam kilka maili, między innymi takiego maila na zasadzie, którego odbieram nawet, którego mam tak ustawionego, żeby mi zaczął ćwierkać, jak ktoś przyjdzie na taką maila. Nieważne. Dziwne, więc tam dzwonię do syna pana Janusza i się pytam, słuchaj, no taka głupia sprawa, twój ojciec założył sobie nowego maila, bo tu dostałem takie coś, jakiś tam mądry mail z propozycjami, ale tak dziwnie napisany. Twój ojciec inaczej pisze. No i z innego maila. I on się tam pyta, z tego i z tego, no słuchaj, to taka baba po prostu napisała coś takiego i podszywa się pod ojca. Znaczy nie podszywa się, tylko pisze w jego imieniu, bla, 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 bla. Tak to później zostało z tego ładnie wybrnięte. O co chodzi? No ktoś napisał naprawdę fajny tekst. Tylko ten ktoś nie był znany i rozpoznawany. I ten ktoś sobie pomyślał, że jeżeli on to, ta osoba, jeżeli to podpisze swoim imieniem i nazwiskiem, to pies kulawą nogą się nim nie zainteresuje, ale ponieważ podpisał się Janusz Korwin-Mikke, to ktoś to przynajmniej poczyta i może pomyśleć. Tyle. Ale czy to znaczy, że to był prawdziwy tekst Janusza Korwina-Mikkego? Nie. Tak samo tutaj, to nie musi być prawdziwa Ewangelia, nawet jeżeli mówi mądre rzeczy. No i ostatnia rzecz, te cytaty. Cytaty są wyrwane z kontekstu, przez co mogą siać bardzo duży zamęt. I teraz zauważmy, że ideą Biblii jest to, że Biblia była pisana pod natchnieniem Ducha Świętego. Można założyć, nawet tak na logikę, nie bardzo bawiąc się w teologizmy, że Duch Święty jest mądry. Duch Święty nie chce, żeby był zamęt. Duch Święty nie chce, żeby słowa pisane pod jego natchnieniem sprawiały ferment i mogły służyć do wojen, czy mogły służyć do jakichś złych rzeczy, prawda? Tymczasem, tak jak już mówiłem, te teksty są niesłychanie trudne w interpretacji oraz każdy może interpretować na swój sposób, a jak każdy może interpretować na swój sposób, będąc pewny, że to jest jedynie słuszny sposób interpretacji, to może dojść nawet do jakichś wojen. I tutaj wróćmy do tego ostatniego tekstu. Piotr rzekł, niech Mariham odejdzie od nas, kobiety nie są godne życia. Oto prowadzę ją, aby uczynić ją mężczyzną, aby stała się sama duchem żywym, podobnym do was mężczyzn. Każda kobieta, która uczyni siebie mężczyzną, wejdzie do Królestwa Niebios. Teraz tak, tutaj nie ma żadnych odniesień, tutaj nie ma żadnego kontekstu, a interpretacja z czystych słów bez kontekstu jest bardzo często trudna albo wręcz niemożliwa. Teraz tak, wcześniej dokonałem takiej interpretacji, która była taka skrajnie właśnie LGBT i tak dalej, a teraz i skrajnie taka na zasadzie, że feministki mogłyby powiedzieć, że ta Ewangelia jest antykobieca. No teraz zrobię w drugą stronę. Rzekł Szymon Piotr, niech Miriam odejdzie od nas, kobiety nie są godne życia. W kontekście wśród nas. Bo mogło tutaj chodzić o to, że na przykład ta Miriam na przykład nie wytrzymuje tempa marszu, albo za mało pracuje, tego typu rzeczy, albo nie nadaje się do wykonywania typowo męskich zadań. W związku z tym Szymon Piotr tak naprawdę chce ją wyrzucić dla dobra grupy. Nie chodzi tutaj o, że nie jest godna życia w ogóle, że chciał ją zabić, tylko mówił, niech odejdzie od nas. Czyli pewnie chodziło o to, że niegodna życia wśród nas. Natomiast co mówi Jezus? Jezus, oto prowadzę ją, aby uczynić ją mężczyzną. Czyli można to zinterpretować, że on jest za równouprawnieniem. On czyni ją mężczyzną, czyli nadaje jej takie same prawa,
jakie mają mężczyźni. Stricte równouprawnienie. Aby stała się sama duchem żywym. Czyli wynosi ją do roli kapłańskiej. Tyle. Czyli tekst gnostyczny chodzi o to, że kobiety też mogą być kapłanami. Podobnym do was mężczyzn. Czyli wcześniej, że nawracali, prawda, tymi uczniami Jezusa mogli zostać tylko mężczyźni, a teraz bach, została również kobieta, nadał jej prawa mężczyzn, uczynił ją mężczyzną, czyli uczynił ją równą w prawach dla mężczyzn. Każda kobieta, która uczyni siebie mężczyzną, wejdzie do Królestwa Niebios. W tym sensie uczyni siebie mężczyzną, że podąży za nim. Straszna tragedia interpretacyjna, prawda? Z tego tekstu można wyinterpretować wszystko, co się tylko chce. I dlatego ten tekst jest po prostu, nie chcę powiedzieć, że niedobry, ale jest niesamowicie niebezpieczny. I właśnie może dlatego też został odrzucony przez Kościół, że się po prostu bali, że będą na podstawie tego niesamowite właśnie. Tyle. A jak było naprawdę, oceńcie proszę sami, poczytajcie sobie. Nie będę podawał wam żadnych konkretnych źródeł, ponieważ nie chcę was jakoś naprowadzać na jeden tok myślenia, a w internecie tak to jest ze spiskowymi teoriami, że prawie każdy twierdzi, że ma stuprocentową rację, że jego interpretacja jest jedynie słuszna. One są często niesamowicie od siebie sprzeczne, w związku z tym zachęcam do samodzielnych poszukiwań. I tyle. Jeżeli film wam się podobał, bardzo proszę o łapkę w górę, bardzo proszę o komentarz. Wiecie, dlaczego jest to ważne. Inni youtuberzy też proszą dużo wcześniej ode mnie, zaczęli po prostu, żeby mieć szansę w tym wyścigu, ja również muszę prosić. Zachęcam również do oglądania pozostałych moich filmów, najlepiej w playliście, gdyż jak mówiłem od bardzo, bardzo dawna, każdy film oglądany w playliście liczy się 4 razy bardziej do pozycjonowania. Najlepiej, żeby był obejrzany od początku do końca. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia. Pa, pa!